Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Patryk Wyczółkowski, jest ze mną Katarzyna Rosińska. Dzień dobry, bardzo mi miło i już za chwilę poprowadzimy dla Państwa spotkanie dotyczące rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm. Dajcie Państwo znać. Dzień dobry, tak na czacie można do nas napisać, dzień dobry, my chętnie odpowiemy, więc też będziemy wiedzieli, że Państwo jesteście z nami. Potwierdźcie, Szanowni Państwo, że nas widzicie, że nas widzicie. Będziemy mieć pewność, że nasza transmisja będzie przebiegać bez zakłóceń. Dzień dobry. Monika, tak, dzień dobry. O, super. No to mamy pierwszy sukces. Szanowni Państwo, oboje z Kasią reprezentujemy PFR Portal PPK, to jest jedna ze spółek Polskiego Funduszu Rozwoju, dokładnie ta odpowiedzialna za pracownicze plany kapitałowe. Ale wspólnie z Kasią użyczamy naszych umiejętności szkoleniowych, umiejętności trenerskich Polskiemu Funduszowi Rozwoju i prowadzimy szkolenia również z tarcz finansowych. Dzisiejsze szkolenie będzie poświęcone rozliczeniu i umorzeniu subwencji, jaką Państwo otrzymaliście w ramach tarczy 1.0, jeżeli składaliście wniosek jako mikrofirma. Jeszcze raz podkreślam, że szkolenie jest przeznaczone dla mikrofirm, a dokładnie dla tych osób, którzy składali i otrzymali subwencję finansową jako mikrofirma. Zasada w całym programie jest bardzo prosta, że jeżeli składaliśmy jako mikrofirma, rozliczamy się jako mikrofirma. Składaliśmy jako MŚP, oczywiście rozliczamy się jako MŚP. Nasza część szkoleniowa potrwa około 1 godziny. Pozostałe pół godziny przeznaczymy na taką sesję pytań i odpowiedzi. Więc zaplanujcie sobie Państwo oczywiście w tym momencie 1,5 godziny czasu. Kasia, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś dodać? Nie wiem, jak jest w kwestii prezentacji. Ona na pewno zostanie udostępniona organizatorowi szkolenia, prawda? Z doświadczenia wczorajszego szkolenia, bo wczoraj prowadziliśmy szkolenie dla MŚP, Państwo w podziękowaniu w mailu otrzymacie kopię tej prezentacji. Więc nie trzeba wszystkiego bardzo skrupulatnie notować. Większość będziecie Państwo mieli w właśnie prezentacji. Wydaje mi się, że możemy rozpoczynać. Kasia, oddaję Ci głos. Szanowni Państwo, tą prezentację podzieliliśmy na 5, a właściwie nie prezentację, a rozliczenie tarczy podzieliliśmy na 5 kroków. Pierwszy to jest udostępnienie przez PFR propozycji rozliczenia. Ta propozycja będzie w formie dokumentu nieedytowalnego, więc żebyście się Państwo nie denerwowali, dopiero ten dokument będzie można edytować w rocznicę wypłaty subwencji. I będziecie Państwo mieli na to 10 dni, na to, żeby zedytować i taki dokument złożyć, czyli zatwierdzić. 10 dni roboczych. Trzeci krok to jest otrzymanie decyzji, oczywiście. Czwarty to jest udostępnienie harmonogramu. Ten harmonogram nie zostanie udostępniony dla tych z Państwa, którzy mają 100% umorzenia, dla tych, którzy mają 100% do zwrotu, albo dla tych przedsiębiorców, co do których PFR nie mógł podjąć decyzji w kwestii kwoty subwencji do zwrotu. I ostatni, piąty krok to spłata subwencji. I teraz dla przykładu, bo często pojawia się pytanie, to kiedy mi zostanie udostępniona ta propozycja? Wyobraźmy sobie, że wypłata subwencji, tutaj podkreślam słowo wypłata, nastąpiła 30 kwietnia 2020, to oznacza, że przed tą datą, nawet 10 dni przed tą datą, ale nie później niż dzień przed, zostanie w bankowości elektronicznej ujawniona czy udostępniona właśnie propozycja rozliczenia, nieedytowalna. Dopiero w dacie rocznicy, czyli 30 kwietnia 2021, dokładnie rok później, do 17 maja jest czas na to, aby te dane edytować, czy ewentualnie bez edycji zatwierdzić oświadczenie, złożyć oświadczenie. Zachęcamy i rekomendujemy, abyście Państwo bardzo uważnie i bardzo dokładnie przeczytali tą propozycję, którą złożył PFR. Jeśli by się okazało, że ona nie spełnia Państwa oczekiwań, bo liczyliście na inne kwoty, na przykład umorzeń, to oznacza, że najpewniej w rejestrach powstały jakieś rozbieżności,
Dlatego, co należy zrobić, oczywiście zwrócić się do właściwych urzędów, czy to będzie ZUS, czy Urząd Skarbowy, celem dokonania korekty. Potem poprawiacie Państwo dane. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy mają prawo do umorzenia 100%, to oni powinni sprawdzić i podać spadek przychodów ze sprzedaży, sprawdzić i poprawić ewentualnie kody PKD, które uprawniają do umorzenia 100%. I na sam koniec podpisujecie Państwo oświadczenie z wykorzystaniem oczywiście narzędzi autoryzacyjnych w bankowości elektronicznej. Na co zwracam uwagę? To, że jeśli taki dokument zostanie już przez Państwa podpisany, to nie będzie można go w żaden sposób korygować. Dlatego zanim zatwierdzicie, przeczytajcie uważnie i dokładnie. Jeśli by się okazało, że kwestionujecie Państwo wysokość subwencji podlegającej zwrotowi, oczywiście macie prawo do tego, żeby wejść w dyskusję z PFR w ramach postępowania wyjaśniającego, jednak zanim takie postępowanie Państwo rozpoczniecie, to powinniście już podjąć działania, które mają na celu wyjaśnienie rozbieżności między tym, co przedstawił w propozycji PFR, a zgodnie z Waszą wiedzą, na przykład stanem faktycznym, i to oczywiście przed dniem złożenia oświadczenia o rozliczeniu. Tutaj mamy bardzo ważną kwestię. Jeśli byliście Państwo na jakimś naszym szkoleniu, to akurat w odniesieniu do tego aspektu zaszła zmiana. Co było rok temu? Rok temu mogło być tak, że Państwo jako przedsiębiorca działaliście sami w swoim imieniu, albo druga opcja, działał ktoś w Waszym imieniu, czyli miał pełnomocnictwo do tego, żeby działać w Waszym imieniu, albo nie miał. No właśnie, tutaj dwie sytuacje mogłyby być. Wyobraźmy sobie, że właśnie w ramach spółki ktoś, czy tam firmy, ktoś inny podpisywał wniosek, podpisywał umowę i składał wniosek. I jeśli tak było, to wymóg również był dodatkowy taki, że powinno się dostarczyć pełnomocnictwo dla takiej osoby. No i wyobraźmy sobie, że to nie zostało dostarczone. Albo zostało dostarczone, ale dokumenty były nieprawidłowe lub niekompletne. To jest bardzo istotna informacja. W takiej sytuacji taki przedsiębiorca otrzyma taką informację, taką decyzję, ale bez kwoty, o tym, że PFR nie ma możliwości podjęcia decyzji w aspekcie określenia kwoty do zwrotu. Wtedy w postępowaniu wyjaśniającym taki przedsiębiorca ma 14 dni na to, aby dostarczyć dokumenty, jeśli nie dostarczył, dostarczyć kompletne albo prawidłowe. Jeśli dostarczy, czyli spełni ten warunek, 14 dni dostaje decyzję o rozliczeniu. Jeśli nie spełni tego warunku, 100% subwencji podlega zwrotowi. Czyli to, można powiedzieć, to, co nie zostało wykonane w przeszłości, można skorygować jeszcze teraz. I tu jeszcze, co bardzo istotne, odsyłamy Państwa do oświadczenia, które w tej sytuacji należy złożyć, no bo już nie można podpisać oświadczeń pełnomocnictw. W związku z tym to jest oświadczenie, tutaj jest ono podlinkowane, to jest to oświadczenie, które powinniście Państwo złożyć w banku, jeśli nie dopełniliście wcześniej tej formalności, nie dostarczyliście dokumentów, nie mieliście tych dokumentów przygotowanych. Teraz przenosimy się do stanu rzeczywistego, czyli do powiedzmy momentu rozliczenia subwencji. Takie oświadczenie o rozliczeniu subwencji może złożyć w imieniu beneficjenta, składa się tylko i wyłącznie jednoosobowo, przez osobę, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej, i w takiej sytuacji jest ono traktowane jak złożone przez osobę do tego upoważnioną. I pojawiają się często pytania, to czy powinienem mieć takie dokumenty u siebie w firmie? Tak, czyli że taka osoba działa w moim imieniu i rozliczyła tą subwencję. Czy trzeba je dostarczać do banku za pośrednictwem bankowości elektronicznej? Nie, tego Państwo nie robicie. Czyli takie dokumenty musicie mieć, zostawiacie je u siebie w firmie, żeby na wypadek kontroli móc powiedzieć, OK,
ta osoba była upoważniona do tego, żeby w moim imieniu działać, więc nie wysyłacie, nie załączacie nigdzie, trzymacie u siebie, ale powinno to być uregulowane. Cały proces odbywa się za pośrednictwem bankowości elektronicznej, czyli to wszystko, o czym powiedziałam, te wszystkie kroki, te 5 kroków, właściwie 4, to wszystko wydarzy się w bankowości elektronicznej, czyli udostępnienie rozliczenia, edycja danych, złożenie oświadczenia o rozliczeniu, wydanie decyzji i podstawienie harmonogramu. Zwracamy uwagę na to, że rozliczenia dokonuje się dokładnie w tym samym banku, w którym beneficjent wnioskował o subwencję. I teraz mógł się pojawić problem. Mogła się wydarzyć taka sytuacja, że z jakiegoś powodu ten rachunek już nie istnieje, nie ma relacji z bankiem, on został wypowiedziany przez bank, czy też zamknięty przez przedsiębiorcę. Nie ma to znaczenia, z jakiego powodu doszło do ustania tej relacji. Natomiast w związku z tym, że należy rozliczyć subwencję dokładnie w tym samym banku, za pośrednictwem tego samego banku, w którym Państwo wnioskowaliście, to co należy zrobić, jeśli taka sytuacja się wydarzyła, jak jej powiedziałam przed chwilą? Iść do banku, założyć rachunek, czyli nawiązać ponownie relację. Oczywiście rachunek wraz z usługą bankowości elektronicznej i powinno to się wydarzyć przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. Czyli, tak mówiąc wprost, powinno to się wydarzyć przed datą rocznicy subwencji. Nie później niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu i tutaj zwracamy uwagę na to, że oczywiście wydarzy się to, jeśli bank wyrazi na to zgodę. I to tyle z mojej strony. Zapraszam teraz Patryka. Jestem, Kasia. Potwierdź, czy mnie słychać. Jest bardzo dobrze. Szanowni Państwo, wiecie już, w jaki sposób przygotować się do tego, żeby rozliczyć subwencję. Teraz opowiem Państwu, w jaki sposób będziemy tę subwencję rozliczać na zasadach ogólnych. Zasadach ogólnych, czyli w jaki sposób będziemy mogli umorzyć nawet do 75% kwoty subwencji, jaką otrzymaliśmy. Są jeszcze zasady szczególne, w których będziemy mogli umorzyć całość, 100% tego, co otrzymaliśmy. Tylko o tych zasadach szczególnych opowiem Wam Kasia w dalszej części szkolenia, w dalszej części prezentacji. Na razie skupimy się na tych zasadach ogólnych, które oczywiście będą powszechne i będą dotyczyć zdecydowanie większej ilości przedsiębiorców. Żebyśmy mogli w ogóle mówić o jakimkolwiek umorzeniu, każdy z przedsiębiorców musi spełnić jeden zasadniczy warunek. Był zobowiązany do tego, żeby utrzymać tą swoją działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji. Mówiąc utrzymać działalność, mam na myśli to, że ta działalność nie mogła zostać zawieszona, nie mógł wejść ten przedsiębiorca w stan likwidacji, upadłości lub też restrukturyzacji. Jeżeli Państwo tego warunku nie spełniliście, czyli na przykład nawet na jeden dzień w ciągu tych 12 miesięcy od dnia przyznania Wam subwencji zawiesiliście tą swoją działalność gospodarczą, to niestety będziecie zobowiązani do zwrotu 100% kwoty subwencji, jaką otrzymaliście. Gdybyście jednak tą działalność prowadzili przez te 12 miesięcy, to dobra wiadomość jest taka, że z tego tytułu już 25% kwoty subwencji, jaką otrzymaliście, będzie Wam umorzone. Kolejne, od 0 do 50% kwoty subwencji będzie mogło zostać Wam umorzone lub też będziecie musieli zwrócić w zależności od utrzymania lub też redukcji stanu zatrudnienia. Jeżeli ten stan zatrudnienia został utrzymany lub też nawet zwiększony, to z tego tytułu będziecie mogli umorzyć kolejne 50% kwoty subwencji. Czyli zobaczcie, że 50 plus 25 już nam się sumuje do 75% subwencji, która zostanie nam umorzona. Pozostałe 25% kwoty subwencji zawsze jest do zwrotu. Nawet jak wszystkie te dwa warunki spełnimy, i tak 25% kwoty subwencji będziemy musieli zwrócić. Podaję oczywiście ten optymistyczny wariant. Co by się jednak stało, gdybyśmy tej redukcji zatrudnienia jako mikrofirmy dokonali? Tutaj zasada jest taka, że redukcja zatrudnienia o 10% to zwiększenie kwoty zwrotu o 10% kwoty subwencji. Czyli załóżmy, że faktycznie dokonałem tej redukcji o 10%, z tego tytułu zwracam 10% związane z redukcją zatrudnienia plus 25%, które zwracam zawsze łącznie 35% do zwrotu. Gdybym tej redukcji dokonał o 15%, no to zwracam 15% kwoty subwencji z tytułu redukcji zatrudnienia plus 25%, które zwracam zawsze łącznie 40%. Więc tutaj można powiedzieć, że idzie to w tym wypadku proporcjonalnie.
W jaki sposób tą redukcję zatrudnienia będziemy ustalać? Chciałbym Państwu tutaj jeszcze raz podkreślić i przypomnieć, że w związku z tym, że od PFR najpierw otrzymacie tą propozycję rozliczenia subwencji, to wszystkie te dane dotyczące redukcji zatrudnienia i skali tej redukcji będą już za Państwa wstępnie uzupełnione. W oparciu o te dane, które PFR pobierze z rejestrów publicznych, czyli na przykład pobierze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, co Państwu tłumaczę teraz, tłumaczę na wypadek, gdybyście na przykład chcieli się z tą decyzją, z tą propozycją PFR nie zgodzić. Czyli w jaki sposób samodzielnie będziemy mogli ustalić tą redukcję zatrudnienia. Ustalenie redukcji będzie się odbywać w następujący sposób. Będziemy porównywać średnią liczbę naszych pracowników przez okres 12 miesięcy, liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy o subwencję. Tę średnią będziemy porównywać z liczbą pracowników, na którą beneficjent otrzymał subwencję finansową. W jaki sposób tą średnią będziemy ustalać? No bo to, na ilu pracowników otrzymaliśmy subwencję finansową, wiemy. Możemy sobie zawsze te dane przypomnieć, ściągając naszą umowę, ściągając naszą decyzję, którą otrzymaliśmy rok temu. Ale w jaki sposób będziemy ustalać tą średnią? Średnia z 12 miesięcy. Będziemy brać pod uwagę zawsze stan zatrudnienia na koniec miesiąca każdego z tych 12 miesięcy rozliczeniowych. Czyli zawsze interesuje nas, można powiedzieć, takie zdjęcie naszego przedsiębiorstwa, zdjęcie naszego stanu zatrudnienia, konkretnie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Widzicie Państwo, że rozpoczynamy to liczenie od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji. Czyli można powiedzieć, wtedy po raz pierwszy biorę pod uwagę ten stan zatrudnienia, po raz drugi biorę na koniec kolejnego miesiąca, po raz trzeci na jeszcze kolejnego, tak przez 12 miesięcy. Oczywiście sumuję ze sobą te stany zatrudnienia, żeby wyszła mi średnia, no to muszę to podzielić przez 12. Jeszcze raz chciałem Państwu przypomnieć i wyraźnie zakomunikować, że tę średnią będziemy porównywać z liczbą pracowników, na którą otrzymaliśmy subwencję finansową. To jest zmiana, to jest aktualizacja naszego regulaminu. Aktualizacja jest oczywiście po to, żeby rozliczenie tej subwencji było jak najbardziej korzystne dla przedsiębiorców. W jaki sposób będziemy tą średnią obliczać? Załóżmy, że jesteśmy przedsiębiorcą, który podpisał, zawarł umowę o subwencję 18 maja 2020 roku. Tak więc rozpoczynamy to liczenie od końca miesiąca poprzedzającego datę zawarcia tej umowy, czyli w tym wypadku, jak zawarliśmy umowę w maju, to rozpoczynamy to liczenie od 30 kwietnia. Dalej bierzemy stan zatrudnienia na 31 maja, później na 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia i tak dalej przez 12 miesięcy kończymy to liczenie na 31 marca 2021 roku. Sumujemy, dzielimy przez 12, wychodzi nam średnia. To jest oczywiście przykład dla przedsiębiorcy, który zawarł umowę w maju. Zawarliście Państwo w czerwcu, no to liczenie rozpoczynacie od maja. Zawarliście w lipcu, liczenie rozpoczynacie od czerwca. Zawarliście w kwietniu, liczenie rozpoczynacie od marca. Skoro już wiem, kiedy zdejmuję ten stan zatrudnienia, no to zrobimy sobie teraz taką bardzo prostą, powiedzmy, tabelę w Excelu. W pierwszej kolumnie mam miesiące, które chcę zliczyć, a dokładnie ostatni dzień każdego z tych 12 miesięcy. Wpisuję tutaj odpowiednią wartość, którą jest liczba moich pracowników. W kwietniu miałem ich 9, w maju 9, w czerwcu już była jakaś redukcja 8, w lipcu 7 i tak dalej. Sumuję, dzielę przez 12 średnia, z 12 miesięcy wyjdzie mi 6 osób. Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą, beneficjentem, który tą subwencję finansową otrzymał na 9 osób. No to teraz w jaki sposób będzie ustalana redukcja zatrudnienia? Tą szóstkę i tą dziewiątkę podstawiam pod wzór, który jest podany w regulaminie. Czyli 6 dzielę przez 9, wynik tego działania, od tego wyniku odejmuję 1, całość mnożę przez minus, mnożę razy procent, żeby też wyszły mi wartości procentowe. W tym wypadku moja redukcja zatrudnienia to jest 33%. Czyli zobaczcie Państwo, że ten przedsiębiorca, ten beneficjent z tytułu redukcji zatrudnienia jest zobowiązany zwrócić 33% kwoty subwencji plus 25%, które zwraca zawsze, czyli łącznie zwraca 58% kwoty subwencji, pozostałe 42% jest temu przedsiębiorcy umarzane. Kogo będziemy liczyć do tej naszej średniej zatrudnienia? Będziemy brać pod uwagę osoby, które są u nas zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Ważne jest to, żeby ta osoba była zgłoszona przez nas do ubezpieczeń społecznych,
musi być do tych ubezpieczeń zgłoszona na ostatni dzień każdego z tych 12 miesięcy rozliczeniowych. Jeżeli jest zgłoszona z kodami 0110, 0111, 0125, 0126, to takie osoby przeliczamy na pełny wymiar czasu pracy. Czyli ta osoba pracuje u nas, powiedzmy, jedną drugą etatu, to liczymy jako 0,5. Pracuje 3/4 etatu, liczymy jako 0,75. Pracuje 1/8 etatu, liczymy jako 0,125. Przeliczamy te osoby na pełny wymiar czasu pracy. Z kolei, gdybyśmy mieli pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, jest zgłoszony do ubezpieczeń z kodami 1240 oraz 1211, to takich pracowników, na przykład na macierzyńskim, już policzymy zawsze jako 1. Bez względu na to, czy przed przejściem na ten urlop ta osoba pracowała na część etatu, jak już na tym urlopie jest, to taką osobę liczymy jako 1 etat. Również jako 1 etat będziemy liczyć osoby, które współpracują z nami niezależnie od formy prawnej. Czyli mam na przykład tutaj na myśli te osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Ważne jest to, że te osoby muszą być zgłoszone przez nas do ubezpieczeń społecznych. Oczywiście muszą być zgłoszone na ostatni dzień każdego z tych 12 miesięcy. Tutaj Państwo też macie odpowiednie kody ubezpieczeń. Nie będę kodów czytał, już Państwo przejrzycie sobie dokładnie te kody, jak pobierzecie naszą prezentację. Ważne jest to, że te osoby zawsze liczymy jako 1 etat. Bez względu na to, czy ta osoba na zleceniu przepracowała 1 godzinę, czy tych godzin przepracowała 160, liczymy tą osobę jako 1. Co jest istotne? Istotne jest to, że musi być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Nie jest ważne, czy ta osoba jest zgłoszona obowiązkowo, czy dobrowolnie. Liczy się fakt zgłoszenia tej osoby. Nie jest ważne, jak ile ta osoba pracowała, czy 1 godzinę, czy 160. Liczy się fakt zgłoszenia tej osoby. Więc jeszcze raz chcę to Państwu wyraźnie podkreślić. Czasami Państwo na naszych szkoleniach pytacie o pracowników młodocianych. Co jeżeli zatrudniam takiego młodocianego, jest zgłoszony z kodem 0120, czy taką osobę liczę? Teraz uwaga, jeżeli ta osoba ma podany w ZUS-ie wymiar czasu pracy, to liczymy ją zgodnie z tym wymiarem. Jeżeli nie ma podanego, to liczymy taką osobę jako 1, czyli pracowników młodocianych również uwzględniamy. Pytacie Państwo czasami również o osoby, które przebywają na urlopach bezpłatnych. I teraz uwaga, osób na urlopach bezpłatnych nie liczymy tylko wtedy, jeżeli taka osoba przebywa na tym urlopie przez pełny miesiąc kalendarzowy. Czyli jeżeli jestem na urlopie bezpłatnym od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, to nie jestem wliczany do stanu zatrudnienia. Ale jeżeli na ten urlop poszedłem drugiego dnia miesiąca do końca miesiąca, to już będę do stanu zatrudnienia normalnie wliczany, na przykład zgodnie ze swoim wymiarem czasu pracy. To teraz zróbmy taki przykład. Chcę policzyć sobie ten stan zatrudnienia na koniec jakiegoś miesiąca, który właśnie sobie wyobrażamy. Jestem przedsiębiorcą, który zatrudnia 4 osoby na podstawie umowy o pracę i są to osoby zatrudnione na cały etat. Ale wśród tych 4 osób jest właśnie jeden pracownik, który przez cały miesiąc kalendarzowy jest na urlopie bezpłatnym. No to 4 od tej 4 odejmuję tego jednego, zostają mi 3 osoby. 3 osoby mnożę razy wysokość etatu tych osób, 3 razy 1 to jest 3. Zatrudniam również 3 osoby na pół etatu. Czyli te 3 osoby mnożę razy wysokość etatu, 3 razy 0,5 to jest 1,5. Mam jedną osobę na ćwierć etatu, czyli jedną osobę mnożę razy wysokość etatu, 1 razy 0,25 to 0,25. Mam również jedną osobę na macierzyńskim. Jak już na tym urlopie macierzyńskim jest, to liczę ją jako 1. Mam również 3 osoby na zleceniu, które są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Skoro są zgłoszone do ubezpieczeń, liczę te osoby jako 1, czyli w sumie mam 3 razy 1, 3. Mam również 2 osoby na zleceniu, ale zgłoszone tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Skoro jest to tylko ubezpieczenie zdrowotne, to tych osób nie liczę. No to teraz sumuję. 3 plus 1,5 plus 0,25 plus 1 plus 3. W sumie zatrudniam 8,75 osoby. Czyli to jest ten stan mojego zatrudnienia na koniec miesiąca, który właśnie sobie wyobraziliśmy. Państwo też czasami macie dosyć szczegółowe pytania, a czy osoba, która na przykład w trakcie miesiąca przeszła na zwolnienie lekarskie, rehabilitacyjne, czy taką osobę liczymy, czy też nie. Wszystkich tych informacji dostarcza nam ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 16 kwietnia tego roku dokładnie sprecyzował, kogo i w jaki sposób liczymy, czyli jakie konkretnie dane są przekazywane do Polskiego Funduszu Rozwoju na potrzeby rozliczenia tarczy 1.0. Gdybyście Państwo już szukali bardzo szczegółowych informacji, kto będzie wliczany, a kto nie,
To jak Państwo tutaj na tym naszym slajdzie 19, jak sobie tą naszą prezentację pobierzecie, klikniecie w ten czerwony baner Zobacz komunikat w ZUS w tej sprawie, to od razu będziecie przenoszeni właśnie na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam jest dokładny i szczegółowy komunikat, kto i na jakich zasadach będzie wliczany. Kolejna przesłanka, która skutkuje umorzeniem subwencji, to jest utrzymanie działalności gospodarczej. O tej przesłance Państwu powiedziałem na samym początku, że jeżeli tą naszą działalność utrzymaliśmy przez te 12 miesięcy od dnia przyznania nam subwencji finansowej, czyli tej działalności nie zawiesiliśmy, nie weszliśmy w stan likwidacji, upadłości lub też restrukturyzacji, to automatycznie ta przesłanka będzie spełniona. Na sam koniec, skoro już wiemy, co skutkuje tym, że będziemy musieli subwencję zwracać lub też że ta subwencja będzie nam umorzona, no to zróbmy taki przykład. W jaki sposób te czynniki będą wpływać na kwotę do zwrotu? Załóżmy, że jest przedsiębiorca, beneficjent, który otrzymał subwencję finansową na 5 osób. Kwota subwencji to była 120 tysięcy złotych. Średnia liczba pracowników w okresie 12 miesięcy u tego przedsiębiorcy albo była taka sama, czyli wynosiła 5 osób, albo nawet ten przedsiębiorca zwiększył ten stan zatrudnienia i ta średnia wynosiła 6 osób. Czyli zobaczcie Państwo, że skala redukcji zatrudnienia oczywiście będzie wynosić 0%. Wobec tego kwota do zwrotu w związku z redukcją zatrudnienia również będzie wynosić 0. Kwota do umorzenia wynikająca z utrzymania tego zatrudnienia, no to jest połowa kwoty subwencji, czyli 60 tysięcy złotych. Dalej, kwota do umorzenia wynikająca z kontynuowania działalności gospodarczej, 25% kwoty subwencji, czyli 30 tysięcy złotych. Czyli w sumie do umorzenia 60 plus 30 tysięcy, 90 tysięcy złotych, a do zwrotu zawsze 25% kwoty subwencji, czyli 30 tysięcy złotych. To jest oczywiście wariant najbardziej optymistyczny. Załóżmy, że ten przedsiębiorca jednak dokonał tej redukcji zatrudnienia. Redukcji o 10%, czyli średnie zatrudnienie w okresie tych 12 miesięcy wynosiło 4,5 osoby. Redukcja o 10%, pamiętacie Państwo, że skutkuje to tym, że musimy zwrócić 10% kwoty subwencji, plus oczywiście te 25%, które zwracamy zawsze. 10% ze 120 tysięcy to jest 12 tysięcy złotych, plus 25%, które zwracamy zawsze, czyli łącznie do zwrotu 42 tysiące złotych, pozostała kwota będzie nam umarzana. Gdyby ta redukcja była większa, wynosiła na przykład 40%, no to znowu ta sama zasada, 10% zwracamy 10%, 40% redukcji zatrudnienia zwracamy 40% kwoty subwencji. 40% ze 120 tysięcy to jest 48 tysięcy złotych, plus 25%, czyli 30 tysięcy, które zwracamy zawsze, w takim wypadku do zwrotu 78 tysięcy, reszta umorzona, czyli 42 tysiące złotych umorzone. Gdyby ta redukcja zatrudnienia była jednak bardzo duża, wynosiła 50% i więcej, no to z tego tytułu zwracamy całą tą połówkę, którą mogliśmy ewentualnie umorzyć, gdybyśmy to zatrudnienie utrzymali, czyli 60 tysięcy byłoby w tym wypadku do zwrotu z tytułu redukcji zatrudnienia, plus 30 tysięcy, które ten przedsiębiorca musiałby zwrócić zawsze, 30, jeszcze raz przypomnę, odpowiada kwocie 25% subwencji, czyli do zwrotu 90 tysięcy, umorzone będzie 25% z tytułu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście to jest przykład, każdy z Państwa będzie miał inną tą redukcję lub też jej nie miał, każdy z Państwa otrzymał również inną kwotę subwencji finansowej, więc tylko i wyłącznie chcę Państwu tutaj przedstawić samą logikę działania przepisów. To, co będziemy musieli zwrócić, oczywiście otrzymamy tę kwotę w decyzji, która zostanie wydana przez Polski Fundusz Rozwoju. Jak otrzymamy decyzję, to w następnym kroku również otrzymamy harmonogram do spłaty. To, co do zwrotu, jest w żaden sposób nieoprocentowane, czyli tyle nominalnie, ile nam wyjdzie, nominalnie będziemy musieli zwrócić. Czyli to, co do zwrotu, w żaden sposób nie jest oprocentowane. Zgodnie z harmonogramem ta spłata będzie następować w 24 miesięcznych ratach. Będziecie Państwo rozpoczynać tę spłatę po upływie 13 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję. A teraz, żeby było prościej, bo to był oczywiście zapis z regulaminu. Subwencję otrzymaliście, załóżmy, w maju 2020 roku. No więc pierwszym pełnym miesiącem, który mija, jest dopiero czerwiec. Musi minąć 13 takich miesięcy, więc liczymy 13 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty w tym wypadku nastąpiłoby w lipcu 2021 roku i gdybyście Państwo tą spłatę spłacali zgodnie z harmonogramem, zakończylibyście to w czerwcu 2023 roku.
Cały harmonogram zostanie Wam udostępniony w bankowości elektronicznej, w tym banku, w którym rozliczacie wniosek o subwencję, czyli również w tym samym banku, w którym składaliście wniosek o wsparcie w ramach tarczy 1.0. W związku z tym, że tą subwencję spłacamy, mogą się wydarzyć pewne dwie sytuacje. Być może część z Państwa będzie chciała wcześniej spłacić tą subwencję w całości lub też w części. Oczywiście jest to subwencja nieoprocentowana, więc ktoś może zadać pytanie, po co? A mianowicie dlatego, że na przykład gdybyście chcieli sobie uwolnić tak zwany limit pomocy publicznej, właśnie może to wymagać tej wcześniejszej spłaty. Więc gdybyśmy chcieli tą subwencję spłacić wcześniej, pamiętajmy o tym, że jest wymóg złożenia dyspozycji nadpłaty. Można powiedzieć, że podobnie jak na przykład przy kredycie. Taka dyspozycja nadpłaty powinna zostać złożona w naszym banku na co najmniej jeden miesiąc przed planowaną datą nadpłaty. Państwa banki mogą wyznaczyć krótszy termin, ten jeden miesiąc to jest taki maksymalny termin, jaki wskazuje Polski Fundusz Rozwoju w regulaminie. W tej dyspozycji powinniśmy objąć kwotę nie mniejszą niż dwukrotność raty, czyli minimum, ile możemy nadpłacić, to jest dwukrotność raty. Oczywiście możemy wskazać większą kwotę, to może być trzykrotność, czterokrotność, pięciokrotność, nawet 24-krotność. Ta dyspozycja powinna wskazać, czy ta nadpłata ma spowodować skrócenie okresu spłaty subwencji, czy też wolelibyśmy, żeby ta nadpłata spowodowała zmniejszenie wysokości pozostałych do spłaty rat. Decydujecie sami Państwo, sami wskazujecie, który z tych wariantów chcecie wybrać. Gdyby bank oferował oczywiście Państwu inne opcje, to również możecie zaznaczyć inne opcje. Dlaczego złożenie tej dyspozycji jest ważne? Bo samo przelanie tych środków, nawet gdybyście Państwo to zrobili z myślą o wcześniejszej spłacie, czyli przelanie większej ilości środków niż to wynika z harmonogramu, nie będzie skutkować tym, że te środki zostaną zaliczone na poczet spłaty. One oczywiście będą zaksięgowane na tym rachunku, na który je przekazaliście, ale uruchamiane do spłaty będą zgodnie z terminarzem, jaki wynika z harmonogramu, czyli będą czekać w blokach startowych i dopiero jak wybije odpowiednia data, będą te środki w odpowiedniej kwocie uruchamiane. Czyli podsumowując, chcemy sobie tą subwencję spłacić wcześniej, w całości lub w części, musimy podjąć dwa kroki. Krok pierwszy, złożenie dyspozycji nadpłaty w banku i robimy to z odpowiednim wyprzedzeniem. Krok drugi to przelanie środków. Jeszcze raz podkreślę, brak dyspozycji to brak wcześniejszej spłaty. Druga sytuacja, jaka może się pojawić w związku z płatnością rat, to opóźnienie w spłacie rat. W przypadku opóźnienia, czyli gdybyście Państwo nie zdążyli z tym terminarzem, który jest w harmonogramie, w przypadku opóźnienia będą naliczane ustawowe odsetki za opóźnienie. I teraz uwaga. Gdyby to opóźnienie w spłacie odpowiadało kwocie równowartości co najmniej dwóch rat, to taka sytuacja może być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Polski Fundusz Rozwoju. Więc pilnujcie tego, nawet gdybyście celowo planowali opóźnienie w spłacie tych rat, to pilnujcie tego, żeby nigdy ta niedopłata nie wyniosła równowartości co najmniej dwóch rat. Dlaczego? Bo w tym przypadku PFR może wypowiedzieć Państwu umowę, i w takim przypadku będziemy mieć jedynie 14 dni roboczych na to, żeby zwrócić pozostałą kwotę do spłaty. Czyli drastycznie skraca nam się wówczas ten okres, w jakim mamy na spłatę pozostałej kwoty. Tyle z mojej strony. Już wiecie Państwo, w jaki sposób będziecie mogli umorzyć subwencję na zasadach ogólnych. Teraz przejdziemy do zasad szczególnych. Kasia opowie Wam, w jaki sposób będziecie mogli umorzyć 100% kwoty subwencji. Kasia, oddaję Ci głos. Tak, już sobie tylko włączę kursor. A ja swój wyłączę. Dobra, dzięki. Dobrze. Dobra. No to szanowni Państwo, 100% umorzenia. Jeśli ktoś z Państwa kwalifikuje się do umorzenia 100% subwencji, to powinien zapomnieć o tym, o czym mówił Patryk. Mówił o bardzo ważnych rzeczach, ale teraz skupiamy się na umorzeniu 100%, czyli to jest ta wyjątkowa sytuacja, nie zasady ogólne. I tutaj do spełnienia są tylko i wyłącznie, szanowni Państwo, cztery warunki. Cztery łącznie. Pierwszy warunek. Nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w każdym czasie od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji przez PFR. Przypomnę jeszcze, to oznacza, że nie można było zawiesić tej działalności, nie można było tej działalności, nie można było otworzyć postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego czy też upadłościowego. Czyli nieprzerwane prowadzenie działalności to jest pierwsze. Drugie,
nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji. I tutaj oczywiście odnosimy się do rozporządzenia pomocowego, artykuł 2, ustęp 18. I w tej sytuacji nie mógł być przedsiębiorca na dzień 31 grudnia. Trzeci warunek, prowadzenie działalności pod jednym z 54 kodów PKD. Oczywiście te kody muszą być ujawnione w CEIDG i KRS-ie na dzień 31 grudnia 2019 roku, a właściwie w CEIDG lub w KRS-ie, bo to oczywiście zależy od formy prowadzenia działalności. I czwarty, ostatni warunek, to odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o minimum 30%. I zwracam uwagę, bo często pojawiają się pytania, a jeśli mam spełnione dwa warunki, a dwa nie, to znaczy, że nie spełniam czterech łącznie, a to jest wymóg bezwzględny, no to nie kwalifikuje się do umorzenia 100%. Zwracam uwagę na to, że przedsiębiorcy, którzy na przykład nie wzięli tarczy 2.0, to tacy przedsiębiorcy również mają prawo do umorzenia 100%, pod warunkiem oczywiście, że spełniają te cztery kryteria, o których powiedziałam, i w tym zakresie taki przedsiębiorca powinien wskazać kod, który go do tego uprawnia. Podkreślam, że to musi być faktycznie wykonywana działalność pod tym kodem. Ten kod musi być ujawniony w CEIDG bądź KRS-ie na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak również powinien podać wartość spadku przychodów ze sprzedaży. Tutaj macie Państwo te 54 kody PKD. Ja nie będę ich czytała wszystkich. Zwracam uwagę na to, że jeśli mówimy o spółkach cywilnych, to tutaj będziemy to sprawdzali na podstawie REGON, czyli te PKD, kody PKD weryfikowane na podstawie REGON. I czwarty warunek, odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o minimum 30%. I też często pojawia się pytanie, jeśli mam 29, no to nie jest 30. W związku z tym, jeśli to nie jest 30, no to nie mogę ubiegać się o umorzenie. Jeśli mam 28, to nie jest 30. Więc 30 to jest minimum. Oczywiście może być więcej, natomiast 30 to jest ta baza minimum. I na co zwracam uwagę? Można to zbadać w dwóch metodologiach. Pierwsze, porównujemy trzy ostatnie kwartały 2020 do trzech ostatnich kwartałów 2019. Co to oznacza? Porównujemy okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 do analogicznego okresu roku poprzedniego. Druga metodologia, czyli możemy sobie wybrać, bo okaże się, że w tym okresie nie wyjdzie nam 30% spadku przychodów ze sprzedaży, no to mogę sprawdzić, jak ta sytuacja miała się w ostatnim kwartale 2020 względem ostatniego kwartału 2019. Przedsiębiorca wybiera tę opcję, która będzie dla niego korzystniejsza z punktu widzenia spełnienia warunku dotyczącego umorzenia 100% subwencji. Na jakiej podstawie będzie to wykazywane? Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, to w zależności od tego, czy rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie, no to mamy JPK VAT 7M lub JPK VAT 7K. Dla przedsiębiorców, którzy wystawiają fakturę VAT marża, ci, którzy rozliczają się kasowo, ci, których usługi świadczone są zwolnione z podatku VAT, nie są podatnikami VAT, i ci, którzy rozliczają się ryczałtem, dla tej całej grupy będzie to przychód z innych źródeł, tak zwany przychód operacyjny w rozumieniu ustawy CIT lub przychód z działalności w rozumieniu ustawy PIT, stanowiące podstawę do naliczenia zaliczki na podatek CIT lub PIT. I mamy ostatnią grupę przedsiębiorców, i to są ci, którzy rozliczają się na zasadach karty podatkowej. Tutaj mamy szacowanie na podstawie wystawionych rachunków oraz faktur. Bardzo często pojawiają się pytania, czy umorzona kwota subwencji będzie stanowiła przysporzenie dla przedsiębiorcy. Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj regulacjami prawnymi, tak. Ale też wiemy o tym, że Ministerstwo Finansów wraz z porozumieniu z PFR-em debatują na ten temat i będą chcieli ustalić najkorzystniejszą możliwą opcję dla przedsiębiorców. W związku z tym
Na pewno wkrótce zostanie opublikowany taki komunikat, dlatego zachęcamy do tego, abyście Państwo śledzili komunikaty na stronie PFRSA. Postępowanie wyjaśniające. Kiedy mogę je rozpocząć? No dopiero po tym, jak uzyskałem decyzję z PFR-u. Czyli pamiętacie Państwo, pierwszy krok to jest to podstawienie oświadczenia nieedytowalnego, potem jest możliwość edycji tego oświadczenia i potem PFR wydaje decyzję. Czyli dopiero po tym trzecim kroku mogę wszcząć postępowanie wyjaśniające, oczywiście tylko i wyłącznie za pośrednictwem banku. Otwarcie postępowania wyjaśniającego czy procedowanie tego postępowania wyjaśniającego nie zwalnia beneficjenta z terminowej spłaty subwencji. I na co zwracam uwagę? To, że jeśli przedsiębiorca bez edycji danych zaakceptuje propozycję, jaką złożył mu PFR w zakresie rozliczenia, to nie będzie miał możliwości wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Dlaczego? Dlatego, że skoro bez edycji zaakceptował tą propozycję, którą złożył mu PFR, to znaczy, że jest to kwota bezsporna. Na złożenie zapytania w postępowaniu wyjaśniającym beneficjent ma 10 dni roboczych od udostępnienia przez PFR decyzji o wysokości subwencji do zwrotu. Więc śledźcie Państwo, jeśli będziecie akurat taką procedurę wszczynać, to pamiętajcie, w momencie, kiedy pojawi się decyzja, od tego momentu 10 dni. Oczywiście 10 dni roboczych. O co w tym postępowaniu można zapytać PFR? No właściwie o dwie kwestie, czyli skąd wynika kwota subwencji do zwrotu? Oczywiście też mówiłam wcześniej, że jeśli widzicie Państwo, że na przykład to, co jest zaraportowane w tej propozycji rozliczenia, nie wiem, kwestia ilości zatrudnionych, a Wy wiecie, że jest inaczej, to musicie podjąć działania, które mają na celu skorygowanie tych danych w rejestrach publicznych. Więc zanim rozpoczniecie postępowanie wyjaśniające, rozpocznijcie procedurę, która będzie miała na celu wyjaśnienie tych rozbieżności. I druga rzecz, o którą możecie Państwo zapytać, to o to, z jakich powodów PFR nie był w stanie podjąć decyzji. W jakiej sytuacji subwencja będzie podlegała zwrotowi w całości? No oczywiście w przypadku niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji przez beneficjenta, który nie przekazał do banku dokumentów poświadczających umocowanie, jak również w takiej sytuacji, kiedy nie potwierdził przeniesienia rezydencji do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Druga sytuacja, o którą może zapytać, no to jakie są nieprawidłowości, dla których to PFR nie jest w stanie podjąć decyzji takiej kwotowej, czyli nie jesteśmy w stanie wiedzieć, ile mamy do zwrotu, a ile mamy umorzone. Powiedziałam, że jednym z tych przykładów może być brak dokumentów bądź dokumenty niekompletne. Jeśli by się okazało, że potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji, to zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem telefonu 800 800 120. Ta infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 17. Rekomendujemy, abyście byli Państwo w kontakcie ze swoim bankiem, śledzili komunikaty w bankowości elektronicznej. Wiemy, że już wielu przedsiębiorców ma pierwsze komunikacje, dostają informacje na przykład o tym, ja dostałam wczoraj taką informację, że gdzieś ktoś znalazł do mnie namiar i napisał, że właśnie dostał taki komunikat z banku, że ma niepoprawne dane, niepoprawne pełnomocnictwa. Najlepiej w banku naprawdę, Szanowni Państwo, wszystko wiedzą i co więcej, wysłał mi nawet komunikat, jaki otrzymał w tej bankowości elektronicznej. Super, krok po kroku wszystko rozpisane, łącznie z podlinkowanymi dokumentami, które należy pobrać, wypełnić i dostarczyć. Więc duże wsparcie macie Państwo na pewno nie tylko od nas jako szkoleniowców, ale również od strony banków i zachęcamy oczywiście do śledzenia strony PFRSA. Tam wszelkiego rodzaju komunikaty, które są istotne dla Państwa, będą publikowane, jak również jest baza pytań i odpowiedzi.
Zarówno ja, jak i Patryk reprezentujemy spółkę PFR Portal PPK, spółkę, która odpowiada za wdrożenie PPK, odpowiada, jest też operatorem pracowniczych planów kapitałowych, a my jako zespół szkoleniowy jesteśmy szkoleniowcami również z tego zakresu. I przypominamy, że 23 maja minął termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a 10 maja mija termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie wiąże pracodawcę z instytucją finansową, umowa o prowadzenie wiąże pracownika z instytucją finansową. Jeśli potrzebujecie Państwo wiedzy dla swoich pracowników z zakresu właśnie PPK, czym to jest, jak do tego podejść, zapraszamy na bezpłatne szkolenia, które są organizowane codziennie. Takie szkolenia również są organizowane dla pracodawców i wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie mojeppk.pl. Tyle w tej części prezentacyjnej. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. Patryku, jesteś? O. Oczywiście, że jestem. Super. No to dobrze. To szanowni Państwo, jeśli macie pytania, to my jesteśmy teraz gotowi na nie odpowiedzieć. Można zadawać pytania za pomocą czatu. Tak, widzę, że ktoś już pisze, więc pewnie pojawi się wkrótce jakieś pytanie. Czy można dostać materiały na maila? Tak, dostaniecie Państwo w podziękowaniu. W podziękowaniu będzie materiał, także będzie można to przestudiować. Jak najbardziej. W razie czego też wszystkie materiały zawsze są na naszej stronie, na pfrsa.pl. Tam jest też specjalna zakładka dotycząca tarczy finansowej 1.0. Tam są też te wszystkie komunikaty, o których przed chwilą mówiła Kasia. Tam też jest nasza prezentacja, gdybyście Państwo na przykład zgubili ten plik, który dostaniecie w podziękowaniu. Pan Sławomir. Czy dobrze zrozumiałem, w przypadku ubiegania się o zwrot w 100% nie muszę spełniać warunku utrzymania zatrudnienia? Dokładnie tak, panie Sławomirze. Patrzę właśnie, czy pojawiają się jakieś pytania. Szanowni Państwo, nie ma nic na siłę, my też nie zmuszamy, jeśli... Jest nam bardzo miło, że tak dobrze wszystko wytłumaczyliśmy. To znaczy, że osiągnęliśmy zamierzony efekt, że tych właśnie, pytań jest mało. Jak nie macie Państwo pytań, to chociaż napiszcie, że wszystko jest jasne. Chyba, że tak. Chcecie może, żebyśmy powtórzyli któryś z modułów. Jesteśmy dla Państwa. Pani Ewelina pyta, czy osoba na zwolnieniu lekarskim powyżej miesiąca liczy się do średniego zatrudnienia? Tak, liczy się. Jeżeli cały czas jest na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, no to jak najbardziej tę osobę liczymy do stanu zatrudnienia. Ja nie widzę więcej pytań, nie widzę też, żeby ktoś pisał pytania. Szanowni Państwo, to też nic na siłę, nie jesteśmy w szkole, więc jeśli nie ma pytań, to ja serdecznie dziękuję za to spotkanie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, udanego długiego weekendu, dobrej pogody, miłej atmosfery, no a na ten czas po długim weekendzie to oczywiście dużo, dużo zdrowia oraz powrotu na te właściwe tory już, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Wszystkiego dobrego. Kasia, oczywiście dołączam się do Twoich życzeń. Również życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy.